Rozwód Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela był jednym z najgłośniejszych tematów w mediach. Para, która była uważana za wzór związku, zdecydowała się na rozstanie po 17 latach małżeństwa, co wstrząsnęło fanami i opinii publiczną. Po ogłoszeniu rozwodu, Marcin Hakiel stał się bardzo aktywny na mediach społecznościowych. Regularnie dzielił się swoimi myślami i emocjami. Co wydaje się być próbą komunikowania się ze swoimi fanami i pokazania swojego aktualnego samopoczucia. Jednak niedawno tancerz zamieścił przygnębiający wpis, który ponownie przyciągnął uwagę internautów. Warto zastanowić się, czy to oznacza, że Marcinowi nie jest teraz najlepiej, zwłaszcza po tak trudnym okresie w jego życiu. Rozwód po 17 latach małżeństwa z Katarzyną Cichopek był ogromnym wyzwaniem dla obojga, choć para starała się utrzymać tę sytuację w prywatności. To trudno jest ukryć tak duże zmiany w życiu osobistym. Internauci i fani pozostają czujni i wspierają swojego idola w trudnym okresie. Nie jesteśmy w stanie dokładnie ocenić, co oznacza ten przygnębiający wpis Marcin Hakiela. Mogą to być zwykłe emocje i refleksje, które towarzyszą wielu ludziom w trudnych momentach życia. Ważne jest. Aby być dla siebie wspierającym i otaczającym wsparciem w takich chwilach, życie osobiste gwiazd często jest bardzo widoczne w mediach społecznościowych, ale warto pamiętać, że to tylko jedna strona medalu, a prawdziwa sytuacja może być bardziej skomplikowana i prywatna. Na czarno, białym zdjęciu widzimy Marcina Hakiela, który pozuje z założonymi rękami, a na jego twarzy maluje się niezwykle poważna mina. Najnowszy wpis został opatrzony jedynie dwoma tajemniczymi hashtagami. Pierwsze z nich to pytanie w chysoserius, czyli dlaczego tak poważnie. A drugi zawiera tekst Prayłca me, czyli módl się, żebyś mnie złapał. Nie wiadomo, czy są to przemyślenia choreografa, czy nawiązanie do dwóch znanych piosenek o takich tytułach: pierwszej z hitowego filmu o jokerze, a drugiej autorstwa Bejące. Internauci doskonale pamiętają, jak zachowywał się gwiazdor krótko po rozstaniu z Katarzyną Cichopek. Jego profil w social mediach zalały wtedy smutne fotografie w ciemnych barwach i z przygnębiającymi lub melancholijnymi opisami. Nie inaczej jest tym razem, dlatego też najnowsza fotografia natychmiast przykuła uwagę fanów. slash imagesiberionmedia images 1920 e 8 dd 8 atv 52jpg Większość z nich uważa, że Marcin Hakiel wciąż bardzo przeżywa niedawne rozstanie z jego kolejną ukochaną, tajemniczą Dominiką które niestety nie przetrwało próby czasu. W komentarzach wszyscy postanowili dodać mu otuchy i siły. Widzę smutną duszę wewnętrznie. I nie ma to związku z życiem prywatnym. Ja tam mu nie kibicuję, świetnie sobie radzi, a będzie coraz lepiej, jesteśmy silniejsi, niż nam się wydaje. Bardzo naturalne zdjęcie. Dusza strzaskana, serce popękane, a rodzina rozbita. Na szczęście masz dzieci i skup się na nich, bo teraz zwłaszcza potrzebują ciepła rodzinnego.